kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym mamy drugi lot konkursowy w oddziale Raba Wyżna oraz Polska Liga Gołębi. No niestety pospieszyli się z wypuszczeniem nasi hodowcy. Może tyle nie nasi, co hodowcy, którzy decydują. A tak dziwnie się składa, że decydują hodowcy z innego oddziału, nie z naszego. No niestety taką mamy aurę we mgle. Będą gołębie musiały się jakoś przebijać przez tą mgłę. Mamy godzinę 9:02. Ja może pokażę, żeby hodowcy widzieli, że jest 9:02. Nie wiem, jak to ustawić małymi literami, ale może będzie widać. Może pokażemy na zegarze, czyli dosłownie za jakieś 5-10 minut będą się pokazywać gołąbki. No ale jak widzimy tu za plecami cały las, tą aurę, którą zawsześmy tu widzieli, ten krajobraz niestety jest powijany mgłą. Gdzieś tam coś nad lasem się pomału przebija, jakaś, że tak powiem, chmurka. No może się to rozejdzie. No ale jak widzicie, koledzy, no jest to taka walka o przetrwanie, no, trafianie do dziury w płocie. No. Może gdzieś ta dziura się zrobi, może jakiś gołąb do tej dziurki trafi, no ale to, tak jak mówię, no, według mnie nie jest to rywalizacja. No przykro mi jest z tego powodu, że to hodowcy celowo to robią. Na moją prośbę, gdzie dzwoniłem, prosiłem o przedłużenie 15 minut. Niestety zupełnie odwrotny był efekt, zostało to przyspieszone o 15 minut. No ale cóż, no. Miejmy nadzieję, że przyroda nam jakoś pomoże w tym locie. Także czekamy na pierwsze gołąbki i będziemy relacjonować. Dobry lot. No i mamy godzinę 9:19 czy 9:20. No jak widzimy, nadal tu mgły. Troszkę lekko z jednej strony popuściło, ale tu całe nadal wszystko zawalone mgłą. I to jest moment, gdzie już powinny siadać gołębie. Podejrzewam, że już w oddziele siadają przy ładnej pogodzie, a u nas niestety tak to wygląda. Taka aura. Gdzieś tam coś przebija słońce, no ale tak jak mówię, no to jest takie trafianie do dziury. No ale jak to kiedyś jeden powiedział, inaczej, Janek, z tobą nie możemy wygrać. No to widzę właśnie, że to jest takie podejście hodowców. Jak nie da rady się zdrowo rywalizować, walczyć jak mężczyzna, no to się walczy jak za przeproszeniem. Nie, nie. No i nic, czekamy, no zobaczmy. Może się coś uda, że coś się przebije. Pojawił się pierwszy gołąb, oczywiście w tej mgle. Wybił się z tej mgły. Mamy go tutaj. Taką to mamy właśnie rywalizację. Gołąb nawet boi się usiąść. Otwórz się, Kamil. Nie dość, że mgła, to jeszcze to straszny. No i proszę zobaczyć, jaka piękna mgła. My rywalizujemy. Zdrowo. Jest. Polecam. 160 gołęb zakoszowany, no i jeden ledwie się z tej mgły przebił. No niestety, no nie ma się co dziwić. Młode gołębie boją się mgły. No i tak to wygląda. Widać, jak gołębie błądzą przez tą mgłę. Przelatują innymi kierunkami. No to właśnie jest ta rywalizacja. Wspaniała. Gołębie. To w ogóle odleciały. Jeden chyba odbił. Przebił się. O jest, są dwa, trzy. Widzimy, właśnie muszą.
całe mokre od tej mgły. Nie dało się 15 minut zacząć. Brawo dla tego rozumnego człowieka, który wypuszcza gołębi. Nie umie się, nie zna się człowiek na radarze, nie umie popatrzeć na pogodę, to nie lepiej zrezygnuje z takiej funkcji. No i tu właśnie z kierunku wybił się nam gołąbek z tej mgły. No ale jak widzicie koledzy, no jak mają gołębie przechodzić przez to? Naprawdę śmiesznie. Szkoda na tych gołębi roboty, przygotowania. Mimo wszystko i tak sobie radzą fajnie w tej mgle tego łąki. Naprawdę. Szkoda słów. Mgła zamiast ustępować, to jeszcze bardziej tu nachodzi, widzę. Coś tam gdzieś od góry, jakieś iskierka nadziei się robi. Ale... idą kolejne trzy. Widzicie, koledzy z tej mgły się wybiły. I tak jak mówię, jak taki gołąb ma? Otwórz się kamień pod przelotu. No i jak widzimy, mgła zamiast odchodzić, to jeszcze nasiada. Nachodzi. To jest czwarty. To i tak jest cud, że one w tej mgle sobie tak radzą. Tylko jakość gołębi i dobre przygotowanie pozwala im na w ogóle jakikolwiek przylot w dniu dzisiejszym. Kolejny z góry z mgły. Proszę zobaczyć, jak tnie mgłę i przechodzi. Tak? No i coś tam się przebiło pomału przez mgłę, a u ciebie? Ja mam 4 gołębie dopiero wycykli zaś. Ktoś mnie jak dzwonię, ktoś mnie ma już 10. No i no a jak jest pogodą u ciebie? No nic, opa się prezeskę mgła, ale ani nic zaś dali, tak. Ale to już teraz to już by mogło być, no ale kurwa. No ale już po konkursie, no. No i tak jest, no, to jest rywalizacja nasza, wspaniała oddziałowa. A ty gdzie masz? Nie wiem, nie, kilka, coś siadło teraz, może 8-9. No ale to co to jest, na tą ilość co jodołem i ten, no ale to są warunki, widzisz jakie. No, oczy my tu godą, gołębie przebijają mgłę, no to nic. Dobra, zwołuję, bo mi krążą, na razie, hej. Jak widzimy, no, mgła wręcz przeciwnie, znowu zaszła, no i taka to jest zabawa we mgle. Które sobie poradziły, kilka gołębi, a reszta niestety. Teraz idzie jakaś grupka gołębi tu, też widać wybiła się przez tą mgłę. Może jakiś nasz będzie tu. Jak widzimy, to nie jest tylko problem mój, bo widzę, że niektórzy jodowcy też będą mieć, bo część gołębi przez tą mgłę nie może się przebić. Jeden chyba był tam nasz. Ale są tutaj. Dwa. Trzy. Ale wszystko. Część z tyłu, z kierunku, który może, to się przebije.
wszystko z góry przeleciane, no i szukają jakąś trasy. Tam widać nastecznym gołębie się wracają w ogóle w drugim kierunku. Inni hodowcy widzą, w jakich warunkach wasze gołębie muszą walczyć. Tam cała grupa idzie nastecznym gołębi. I to jest rywalizacja, to jest wyznacznik hodowcy. Wiem, że może za dużo na ten temat gadam, ale to nie sposób jest opanować emocje i nerwy, bo to naprawdę człowiek cały rok pracuje po to, żeby zdrowo rywalizować. I tak jak mówię, 20 minut, 30 uratowałoby sytuację. Można było zaczekać. Teraz dopiero widać, że tam ponad las pomału się tam mgła rozchodzi. No ale tu jest właśnie, gdzie największa mgła jest, kierunek przylotu gołębi. I niestety muszą robić to od drugiej strony, tracąc na tym, jak to się mówi, cenne minuty. No i trzeba się cieszyć z tego, co jest, gołąbki jakieś powracają. W miarę były dobrze przygotowane, myślę, że sobie poradzą z powrotem do domu, no a niestety o jakości lotu, no to już trudno, już nie możemy nic tu pogadać. Właśnie końcówka oddziału, ja i dwóch, może trzech kolegów mają te warunki, a początek oddziału ma piękną, słoneczną pogodę. Bo i tak sobie radzą. Proszę zobaczyć, jak mgła zamknęła kierunek przelotu. Wiadomo, może gdzieś od tyłu znajdują jakiś kanał, no ale 10 minut jest straty. Może coś jeszcze nadleci. 9:38. No i jak widzimy, pogoda. No teraz dopiero właśnie po kierunku coś robi się jaśnie. Czyli to, co mówiłem, a pierwsze 15 minut później wypuszczone uratowałoby sytuację. Myślę, że lot byłby bardziej normalny. Czyli to, o co prosiłem i co zostało mi obiecane, no ale niestety słowa nie zostały dotrzymane. Bo zrobiono zupełnie odwrotnie. Można się tylko domyślić dlaczego. Ale pomału pogoda się zaczyna rozrabiać, przebija się słońce, ale to jak mówię, no 15 minut spóźniła się pogoda, albo wypuszczenie było. Można to w jakiś sposób odebrać. Traci się przyjemność z lotu i z wszystkiego, jeżeli faktycznie są takie rzeczy robione.
dochodzi godzina właśnie w pół do i dopiero się podnosi. To co mówiłem, to co prognozowano, że no, o 10 będzie pogoda i taka informacja została przekazana do naszego pana, który decyduje dwoma oddziałami. To są dwa z góry, kolejne tu. No to też wszystko jest walka właśnie z mgłą. Jak miałaby to być zdrowa, normalna rywalizacja, no nie da się. Kolejny gołąbek wybił się tu, mgły trzeci. Już widać wszystko z tyłu, bo wiadomo, omijałem mgłę. Gdyby się tylko jakieś podchodziły, żeby strat dużych nie było, to jeszcze to będzie dobrze. No i oczywiście zrobiła się piękna pogoda, szkoda tylko, że pół godziny później. No i tak jak mówię, gdyby było to, że tak powiem, przeczekane te 20 minut, pół godziny, naprawdę mielibyśmy piękną aurę do odbycia super lotu, można powiedzieć, bo w tych warunkach, widzimy koledzy, mógłby być super locik. Ale niestety nie da się zaczekać pół godziny. Trzeba kolegom robić po złości. No i widzimy gołąbki, które poprzelatowały, teraz cały czas dociągają. Bardzo dużo ich brakuje, chociaż dość intensywnie dociągają. Myślę, że moja robota, moje przygotowanie pozwoli im na to, że w miarę dużej ilości powrócą. Miejmy nadzieję. No naprawdę tym tematem trzeba się zająć. Nie może tak być, żeby jeden drugiemu w ten sposób krzywdę wyrządzał. Więc ja na pewno tego tematu tak nie zostawię. Zostanie sporządzone odpowiednie pismo do odpowiednich władz. A po drugie, straty i zniszczenie materiału, jeżeli te gołębie nie powrócą, to też kolejny temat, który można na drodze cywilnej rozstrzygnąć. I myślę, że najwyższy czas zająć się tym, ponieważ to nie jest pierwszy raz. Taka sytuacja mnie już dotknęła 4-5 razy, nie tylko mnie, bo zwłaszcza tych hodowców, którzy tu w okolicy i w tych punktach takich mieszkają, gdzie te mgły się utrzymują. Osoba decydująca doskonale o tym wie, jest to zgłaszane często, no ale niestety nic to nie daje. Tak to właśnie wygląda. Koledzy, ta nasza zdrowa rywalizacja. Mimo wszystko lot się odbył, gołąbki przyleciały, przetrenowały, o tam następny z kierunku. Proszę zobaczyć, jak dochodzi. No ale to wszystko jest przewiane, poprzelatywane. Jedynym ratunkiem jest to, że mają coś w głowie i dobre przygotowanie, że te gołębie się nie pogubią i podociągają. Tak przynajmniej liczę na to, ale też nie wiem, bo wiadomo, gołąb we formie na szybkości przelatuje ponad dom, bo po prostu tego domu nie widzi. Jest to zakryte pod mgłą. Zwłaszcza młody, no bo stary, doświadczony gołąb to sobie poradzi, a młody, no to myślę, że nie. No i tak to jest później. I stąd te straty. Co ciekawe, inni hodowcy mają minimalne po kilka sztuk straty. No a u mnie są na razie w wysokości 40%. Ale miejmy nadzieję, no cały czas te gołąbki tak kapią po dwa, no może się to jakoś pościąga. Trochę przykre to jest wszystko, no ale... Tak to niestety wygląda. Mimo wszystko dziękujemy za uwagę kolegom. Lot my oglądnęli, no niestety w takiej trochę atmosferze niezbyt miłej, przyjemnej. No ale tak to jest.
Także pozdrawiam wszystkich, życzę Wam, koledzy, powodzenia. Dobry lot.